O ile w Suwałkach zainteresowanie gazem ziemnym jest istotne, o tyle na terenie gmin wchodzących w skład suwalskiego powiatu ziemskiego chętnych jest znacznie mniej. W efekcie ci, którzy w sieci gazowniczej dostarczającej gaz do kuchenek i pieców centralnego ogrzewania widzieli szansę na pozbycie się butli czy kopcących pieców, muszą obejść się smakiem. Jest ich zbyt mało, by budowa kosztownej infrastruktury była opłacalna. My jako Polska Spółka Gazownictwa takie badanie całego wszystkich gmin w powiecie suwalskim zrobiliśmy pod względem zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej. To trwało parę lat i teraz jako jedna z ostatnich chyba w Iżajny była robiona, badana pod względem właśnie na podstawie ankiet, czyli chętnych, którzy ewentualnie mogliby się przyłączyć do sieci gazowej. Skupialiśmy się na badaniach gmin, w których jest jakieś skupisko osób, domów, tak jak czy Bakałażewo, Raczki, tak, czy Szypliszki, czy Wiżajny, Jeleniewo też sprawdzaliśmy, weryfikowaliśmy z powiatu suwalskiego. No i obrzeża Suwałk, czyli gmina Suwałki, to Huta, Krzywe, z drugiej strony Potasznia, Brud. To wszystko było jakby zbadane. Wyniki okazały się rozczarowujące. Nie tylko dlatego, że chętnych było zbyt mało, ale istotne dla ewentualnej realizacji przedsięwzięcia. Okazało się również duże rozproszenie potencjalnych odbiorców. W efekcie nowa sieć gazownicza powstanie w nielicznych lokalizacjach. Już w tej chwili mamy gazyfikację, która jest w trakcie miejscowości Raczki. I to jest od Dospudy aż do prawie do Małych Raczek dochodzi, bo niestety w Małych Raczkach nie wchodzimy z gazem. Na tyle wystarczyło, że tak powiem, tej efektywności ekonomicznej, którą my musimy wyliczyć przy takich tego typu inwestycjach. I prawdopodobnie, ale na razie jest to bardzo utrudnione. Liczę na to, że uda mi się zrobić Bakałażewo i ewentualnie Puńsk, ale to też jest w tej chwili mierzone, znaczy no jest to możliwe, jeżeli tam pewne ograniczenia zrobimy co do ilości kilometrów sieci, bo jednak to są bardzo drogie rzeczy. No i z tych reszty gmin no niestety nie wyszło, ani nie wyszły Wiżajny, ani Jeleniewo, ani Przerośl, tak? Banany to niestety nie wykazuje efektywności ekonomicznej. O gazie ziemnym mogą też zapomnieć Szypliszki. Między innymi Szypliszki też były badane na podstawie ankiet i zgłoszeń, które dał mi pan wójt, ale to samej miejscowości Szypliszki, bo ta sama gazyfikacja gminy to jest bardzo wątpliwa pod względem kosztowym, tak, ze względu na koszty, no niestety pewnie byłaby nieopłacalna. Jak wyjaśnił nam Grzegorz Mackiewicz, koszt stacji i sieci, która mogłaby powstać w innej miejscowości, w Wiżajnach, to wydatek rzędu ponad 3 milionów złotych. Tak naprawdę w takich miejscowościach lokomotywami, które mogłyby pociągnąć tego typu inwestycje, no to są piekarnie, mleczarnie, jakieś zakłady pracy. I wtedy ta efektywność ekonomiczna jest i przy okazji możemy gazyfikować miejscowość pod względem odbioru odbiorców indywidualnych. Samych odbiorców indywidualnych, jak na przykład w Jeleniewie czy w Wiżajnach, no niestety ta ekonomika jest słaba. W takich warunkach jedyną szansą na przyszłą gazyfikację Suwalszczyzny jest opracowanie nowej technologii, która, jak przyznaje Mackiewicz, stale i szybko się rozwija. Czy na tyle, by móc rozwiązać poważny problem zbyt dużego rozproszenia potencjalnych odbiorców, okaże się w przyszłości.